Steven śpi. Jak tak patrzyłem sobie w sumie na tą jakże uroczą scenkę, to pomyślałem, no jest tylko jedna postać, o której mówiłem kiedykolwiek, więcej lub porównywalnie tyle, co o Thanosie. I to jest, no nie oszukujmy się, Doctor Strange. Z nim był natomiast ten problem, że jeżeli chodzi o Doctora Strange'a z SH Figuarts, to wersja z Multiverse of Madness jest dostępna od ręki, podobnie jak wersja z Infinity War. Chyba, że mówimy o konkretnej edycji, mianowicie Battle on Titan Edition. No to z tym już jest dość ciężko, ale na szczęście z pomocą przyszli mi nasi przyjaciele z kraju kwitnącej wiśni. Także lecimy ze Stevenem. Gadżetów opór. Instrukcja, a jakże, i zaczniemy standardowo od tyłu. Taki sobie międzywymiarowy portal do ustawienia w tle, bardzo fajna rzecz. Astralny miecz na astralne zagrożenia. Wymienna rączka ze szkarłatnymi obręczami Cytoraka. I to jest jedna z rzeczy, których nie ma w oryginalnej wersji Doktora Strange'a, jeżeli chodzi o Infinity War. Wymienna główka z zamkniętymi oczami, która koresponduje z najfajniejszymi gadżetami dostępnymi tylko w tej wersji, czyli efektami kamienia czasu. Siemka Benedict, co tam? No i na pierwszy rzut możemy powiedzieć, no to jest całkiem Benedict Cumberbatch, można tak rzec. Kołnierz peleryny z tymi naramiennikami jest gumowy, ta reszta peleryny ma drucik w obwódce, więc można sobie ją układać według uznania. Wyciągamy folię. Oko Agamotto w wersji podstawowej ma taką zieloną kropkę na środku, ta nie musi, bo ma efekty, które swoją drogą montuje się zamiast oka Agamotto, ale do tego przejdziemy zaraz. Nóżki łamią się w połowie. Kolanka, elementy gumowe rozchylają się na różne strony, co nam pomoże w artykulacji przy tej słynnej scenie z kamieniem czasu. Generalnie wszystkie elementy stroju są wykonane naprawdę bardzo pieczołowicie. Co muszę zaznaczyć, ta peleryna ma drucik wokół całej swojej długości, również na końcach. Peleryna Thora z Endgame miała tylko na bokach, więc jakby z tyłem nie za bardzo można było coś zrobić, on po prostu se zwisał. Ta już daje dużo więcej możliwości. Naprawdę jestem pod wrażeniem tych elementów stroju. No trzeba przyznać, efekty robią robotę. Przejdźmy do kamienia czasu. No i można by powiedzieć, że bardziej kultowo to już chyba być nie może. Jedyne, do czego muszę się przyczepić, bo nie wypada się nie przyczepić, to macie takie dłonie do nakładania efektów czarów i z jakiegoś powodu ktoś wpadł na pomysł zrobienia tego mocowania do samego efektu w kolorze cielistym, co jest ciekawym rozwiązaniem o tyle, że w poprzedniej wersji Doktora Strange'a z Infinity War ten bolczyk był przeźroczysty, więc w momencie, kiedy wkładało się go w czar, no to wyglądało to w miarę naturalnie. Teraz to wygląda jakby kawałek jego ręki, bo tak się de facto dzieje, wyłaził, żeby złapać tę obręcz. Tę obręcz? Natomiast całościowo bardzo fajna figurka, serdecznie polecam wszystkim fanom Doktora Strange'a. Mało wiernie fabularnie, ale kto by się tam przejmował?